Dzień dobry moi drodzy, mamy dzisiaj sobotę 5 grudnia i zobaczcie co ja mam na śniadanie. Kamaniak zrobił takiego drinka. Ja wiem co tam jest. Co jest? Salat naciowy. No. Szpinak. No. Gruszka. No. Pomarańcza. No. I nie wiem co jeszcze. Granat dałeś? No. Yes. Jak to fu? Nie wiem, że to kwaśne jest. Co dam fu? Bardzo dobry kamaniak. Ale bardzo kwaśne jest. Aż mnie skwasiło. Zobaczcie co kamaniak wymieścił, pościelił łóżeczko i zrobił miśka i pandę. Poczekaj, zrobimy tak, że zobacz. Panda trzyma miśka za nogę. I tak się chowa za nim. Nie. Fajnie. Jak za mamusią, przybraną co prawda. To jest chłop, nie, co za tatusiem. Bieramy się kamaniak na jakieś zakupki. Zrobiłam, słuchajcie, loki. Dzisiaj na prostownicę jakoś tak miałam ochotę, żeby trochę się ogarnąć, bo chodzę ostatnio taka nieogarnięta. I makijaż paletką z Glam Shopu. Zaraz wam pokażę, którą. Morelowa, bardzo ją lubię. Sami zobaczcie, jak te pomarańczowe tony super podbijają kolor niebieskich tęczówek. Bardzo mi się podoba. Teraz mam zakręcone włosy, co mi się podobają, że mam długie włosy, a tak to zazwyczaj mnie denerwuje. Dzwoniłam już, dowiadywałam się u dwóch fryzjerów i nikt nie ma terminów na grudzień. Także pewnie umówię się dopiero na styczeń. Będę musiała się przemęczyć z tym odrostem. Z kilkoma siwymi włosami. Też w ogóle pora, a jeszcze nie mam 30, a już mam siwe włosy. Jest na dworze 10 stopni i ja mam na sobie płaszczyk i nawet nie zakładam czapki. Mam nadzieję, że nie będzie kolejka do sklepu, tak jak była ostatnio w Action. Jednak wydaje mi się, że w tym domu jest za mało świątecznie i przyda się więcej lampek. Ja nawet sobie, słuchajcie, wzięłam dzisiaj okulary przeciwsłoneczne, bo niestety boli mnie od rana głowa. Dlatego jedziemy na zakupy poprawić sobie trochę humor. Mam nadzieję, że nie będzie kolejek. Jak będą to, nie wiem, może skoczymy do Biedry. Mama mówiła, że są fajne gadżety Biedrze. Czuję kamaniak jakby był grudzień, no. Czuję się jakby była jakaś taka wiosna, ty? No ja tak samo, ja czuję jakby to był jakiś marzec. No, jakby się wszystko budziło do życia. Zupełnie się poprzestawiało do pory roku. Jedziemy tam. Wyobraż sobie kamaniak, że już jest 20, a my się w ogóle nie odziewaliśmy nic. To jest kamaniak, kamaniak przykręca lustro. To lustro, które ostatnio kupiliśmy w IKEA, także będziecie zaraz mogli je zobaczyć. I jeszcze wam chciałam pokazać wieniec, który kupiliśmy. Na razie go tak zawiesiłam troszeczkę prowizorycznie. No, teraz jest prosto. Śliczne jest to lustro. Wczoraj otworzyłam, a dzisiaj jest piąty. A gdzie jest piątka? Tu jest piątka. O, Mikołaj. Mikołaj to powinien być w szóstce. Kamaniak. Zobacz, kamaniak był święty Mikołaj tam. Kamaniak ci kamaniak jest zaspany. Mam 6 grudnia, czyli Mikołajkowy poranek. Wtygnałam kamankowi pod nos prezenty, po czym on wstał, powiedział, że jest zaspany i że wróci jak się trochę obudzi. I poszedł do pokoju i chyba pakuje swój prezent. W takim razie runda numer 3. Dawaj kamaniak. Mikołaj ci zostawił pod tym. Nie tak, Mikołaj. O Jezu, patrz, no nie zauważyłam, że tam leżą. A jaka kokardka. Ja pierdzielę, kamaniak. Mój Boże. Kamil, co się stało? A nie, bo to są dwa. Aaa, ja myślałam, że to jeden się tak zwichrował. A, nie, no to są, ta taśma jest dwustronna i się przykleiły. Co to jest? Ale ty miałeś pierwszy kamaniak otwierać. Piżamka, a czy koszulka do śpanka. Aaa, widzę, jakie fajne. Jaki kamaniak tu prezentu? Ten będzie trochę więcej rozpakowywanka. Ojej, podarłam. Bo specjalnie zostawiłem go w tym w torbie, żebyś miał jak najwięcej rozpakowywanka. Tak, na pewno. No naprawdę. Mogę też. Mogłem otworzyć. No, lubimy kubki, więc. Joey Rachel, Monik. Aha, bo to jest napisane. Tacie, jaki śliczny. Zaraz wam przeczytam. Flirt like Joey, dress like Rachel, clean like Monika, love like Ross, sing like Phoebe, joke like Chandler. Jakie fajne. Moja wymarzona mandżuka. I
Zobaczcie, to jest taka piękna narzuta z falbaną. Moja wymarzona, na którą sama rzedziłam, żeby kupić, chociaż miałam już ją na oku. Wykończona falbanką. No, jest śliczna. Dobra, nie rozpakowuję jej kamaniek, bo na razie mamy świąteczną aranżację, ale jak tego, to ubiorę łóżko i będę pokazywać na łóżku. Nie świetel to jest. Taki święty. Fajny? Od razu mi się skojarzyło z kamankiem. Wojna. Ostatnio przy dziewczynach, że ty nie wiesz, czy to jest twój ulubiony zapach, czy to jest mój ulubiony zapach, więc musiałam ci jeszcze coś dokupić, no bo jak tak powiedziałeś, to jeszcze się nie będziesz cieszył. Dokupiłam tą bluzę, a to był pierwszy prezent, który ci zamówiłam. Miska? Kakaoko... Koli? Kakaoko... Dopiero tyle super! No bo ty tak lubisz kakaoko, nie lubisz kawy, tylko tak, robisz kakaoko. No tak, super. Dziękuję bardzo. Podoba mi się, dziękuję bardzo. Ale taki sam pomysł mieliśmy na kubki. No. Nie? Jakbyśmy się umówili. Samo trzy prezenty, tak samo jeden ubraniowy i jeden taki, nie? Gadżet. No, po trzy prezenty. Po trzy. No proszę. Nie taki święty, ale śniadanko zrobił. I jajeczniczka. A gdzie znalazłeś taki kubeczek? To były ciężkie poszukiwania. Kakao kupisz, herbatkę, kamieniek? Czyszczuj. Something went wrong. Nagrałam ten makijaż, który mam na sobie. Powinien się niedługo pojawić na kanale. My się zbieramy i jedziemy do Kamila, bratanka i bratanicy, żeby im wręczyć jakieś upominki. A potem wpadamy na obiad do mojej mamy. Zbieramy się, bo jeszcze chcemy po jakiejś słodycze wskoczyć do Biedry, bo dzisiaj jest niedziela handlowa. Kamanek, wstawaj! Kamanek by tylko spał. Święty Mikołaj jest dead. Musisz odczepić ten metkę z tej czapki. Nie, nie, nie dead, tylko by ciągle spał. Za wcześnie. Trzeba zrobić śledztwo, kto zabił Taylor. Świętego Mikołaja. No dobra. Wstawaj, kamaniek, żona go wykończyła. Chodź. Chciałam wam pokazać, jakie piękne rzeczy dla małej siostrzenicy, tak? Kamil? Nie bratanica, siostrzenica. Kamila oliwki kupiliśmy. Zobaczcie na tą przepiękną, pomponiastą spódnicę. Ta świąteczna do kompletu koszuleczka. Ale fajna, taka mięciutka. Z tą spódniczką będzie wyglądać szałowo. Przyszedł czas na haul. Dzisiaj zrobiliśmy naprawdę spore, spore zakupy. Tu mamy zakupy z Biedronki, tu mamy zakupy z Action. To jest super, zobaczcie. Takie papilotki na babeczki świąteczne. Na pewno z tego skorzystamy i zrobimy sobie jakieś babeczki z takimi toperami. No po prostu to jest śliczniusie. W Action jest tyle pięknych rzeczy. Te drewienka. Wzięłam też Kamil poszywki na poduszki, bo zmienimy. Belurowe. Tutaj one mają taką... złotą nitkę. Wzięłam coś super za 10 zł, Kamil, 100 tea lightów. Tu mamy, słuchajcie, świeczki. Te też były za 10 zł, 10 takich zwykłych świec. Wzięłam od mamy taki piękny stroik. Kalendarz taki drewniany. Będziemy sobie zmieniać dzień. Zobacz, Miniu. Śliczne to jest, nie? To też było jakieś niedrogie za 10 zyla. No i taka girlanda z drewnianych literek. Możecie sobie dowolne napisy zrobić. Można zrobić na urodziny na napis, można zrobić na święta. Wzięłam nam takie malutkie miseczki, bo takich malutkich miseczek na owsiankę mi brakowało, żeby nie robić takich wielkich krowich porcji. Tu wzięłam, słuchajcie, takie drewniane spinaczki, bo z tymi spinaczkami też można zrobić fajną dekorację. Wystarczy jutowy sznurek. Spinaczki, na przykład jakieś zdjęcia. Coś przyziemnego. Worki na śmieci. Pachnące. Teraz przechodzimy do zakupów z Biedry. Nie, to jest jeszcze z Action. To kamanek mi wziął. Zobaczcie, jaka fajna. To jest jeden z prezentów, ale to nie jako przed tym. To jest jeden z prezentów? No, aha. No dobra. No to dostanę pewnie na święta. Ale chyba przed świętami. Chyba przed świętami, no bo może zrobimy te ciasteczka. Można różne wyciskać przez te wzory ciasteczka. A teraz idą rzeczy z Biedry. Lampeczki, pompony. Zobaczcie, jak pięknie świecą, piękne ciepłe światło. Jutowe woreczki. To też jest śliczne, Boże, zaszalałam z tymi lampkami. Bo stwierdziłam, że mamy za mało lampek. Jest takie większe pomieszczenie, to te małe ozdoby giną. I nie widać, żeby to było tak bardzo świątecznie, nie? I najpiękniejsza chyba ozdoba, że tak wam pokażę. Zobacz, nie, to wygląda rzeczywiście, jakby było takie oszronione, co? Jeszcze się świeci.
zwykłe lampeczki na choinkę. No, 200 lampek, takich zwykłych, ciepłych. Ozdoby drewniane na choinki, takie reniferki. A już by było tyle, haul zakupowy spory. No już będziemy się żegnać w tym vlogu. Zapraszamy do kolejnych vlogmasów. Całujemy was, buziaki, do następnego, pa!